W poprzednich filmikach mówiliśmy o odbiciu światła od powierzchni i wyróżniliśmy dwa typy. Odbicie zwierciadlane, czyli od płaskiej powierzchni odbija się promień światła w taki sposób, że kąt padania i kąt odbicia są sobie równe, oraz odbicie rozproszone, gdzie od takiej nierównej powierzchni promień padający odbija się w różnych kierunkach. A teraz pomówimy o czymś innym. Mianowicie nie o tym, jak światło się odbija, tylko pada na granicę między ośrodkami. No i tam oczywiście część może się odbija, ale nie to nas dzisiaj interesuje. Ale to, że światło wnika w drugi ośrodek, tutaj zaznaczmy sobie wyraźnie. Powiedzmy, tutaj jest próżnia, a tu jest szkło, albo tu jest powietrze, a tu jest woda, albo tu jest szkło jednego typu, tu drugiego, to akurat nie ma w tym momencie dla nas znaczenia. W każdym razie dwa różne ośrodki, światło pada na granicę między nimi, a następnie biegnie dalej. I co się okazuje? Otóż mamy wówczas do czynienia z załamaniem światła. Mianowicie okazuje się, że światło, które pada tutaj na granicę między ośrodkami pod kątem θ1, dalej propaguje się pod innym kątem. Tutaj być może za mało wyraźnie narysowałam, ale narysujmy sobie, że dalej ten kąt propagacji jest inny. Nazwijmy go sobie θ2 i takie zjawisko właśnie zmiany kierunku propagacji światła przy przejściu od jednego ośrodka do drugiego nazywamy załamaniem światła. Oczywiście między kątem padania i kątem załamania, czyli tym drugim kątem, tym kątem, pod którym propaguje się światło po przejściu do drugiego ośrodka, oczywiście jest jakiś związek, ale zanim sobie o tym związku powiemy, to chciałabym Ci przedstawić pewien model tego zjawiska, model załamania światła, który jest dosyć niedoskonały, ale może choć trochę Ci to zjawisko przybliży. Oczywiście nie będziemy tu mówić dokładnie o mechanizmach rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach, to jest domena elektromagnetyzmu, na pewno kiedyś sobie o tym powiemy, bo z teorii elektromagnetycznej można sobie to wszystko, zarówno odbicie zwierciadlane, jak i załamanie światła wyprowadzić, ale dziś nie będziemy o tym mówić, tylko sobie pomówimy jakościowo. Nasz model jest następujący. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy tutaj drogę, a tutaj mamy błoto. I jedziemy samochodem, narysujmy sobie ładny samochód. Z widok z góry, to jest kabina kierowcy, tutaj są kółka. O, nasz samochód jedzie i teraz w momencie, gdy przejeżdża on tą granicę między drogą, po której mu się dobrze jedzie, a błotem, w którym mu kółka grzęzną, to zauważ, że ta jego strona, lewa, no bo tutaj bo on jedzie naprzeciw nas, więc to jest jego lewa strona, kółka po lewej stronie jadą szybciej, bo jadą wciąż po drodze, natomiast tutaj to przednie koło po prawej stronie już jedzie po błocie, więc ta strona jest wolniejsza. A jeśli jedna strona jedzie szybciej, a druga wolniej, to oznacza, że samochód skręci. I dalej w błocie jego kierunek będzie, jeśli sobie zaznaczymy w ten sposób prostą prostopadłą tutaj do granicy między drogą i błotem, tutaj mamy jakiś kąt θ1, a tutaj jakiś mamy inny kąt θ2, który jest mniejszy. Ponieważ po tej stronie koła samochodu kręciły się szybciej niż po tej, to samochód nieco skręcił i stąd zmniejszył się jego kąt tutaj do tej prostej prostopadłej. I dalej już się jazda odbywała pod tym nieco innym kątem. No, to jest oczywiście taki niedoskonały model, no bo światło nie posiada żadnych kółek i ta analogia jest bardzo luźna, ale obrazuje to, co się dzieje ze światłem. W momencie, gdy przechodzi ono z ośrodka, w którym porusza się szybciej, na przykład z próżni, gdzie porusza się z prędkością maksymalną, do innego ośrodka, w którym porusza się wolniej, czasem to się nazywa ośrodkiem optycznie gęstszym, wówczas faktycznie dzieje się tak, że ten kąt załamania jest mniejszy od kąta padania. Natomiast w momencie, gdyby światło wychodziło, powiedzmy tutaj z wody, czy ze szkła, załóżmy, do powietrza, czy do próżni, to rzeczywiście okazałoby się, że kąt, pod którym wyjdzie, będzie większy od kąta, pod którym padało. Podobnie można to zobrazować tutaj naszym samochodem, pokonującym drogę na przełaj przez pola, że gdy wyjeżdża z tego błotka tutaj pod jakimś kątem, to w tym momencie, gdy zbliża się do granicy, ta jego strona porusza się nieco wolniej niż ta, bo to kółko już tutaj wyjeżdża poza obszar błota, poza ten obszar, w którym te kółka grzęzną. I w efekcie samochód nieco zmienia swój kierunek, nieco odwraca się, zwiększa się kąt między kierunkiem ruchu samochodu, a tą prostą tutaj prostopadłą do granicy ośrodków. O, i to powinno Ci dać chociażby przeczucie na temat tego,
w którą stronę światło się załamie, gdy przechodzi od jednego ośrodka do drugiego. A teraz idźmy dalej i omówmy zjawisko załamania światła trochę bardziej ilościowo. Otóż mówiłam, że jest pewien związek między kątami padania i załamania. I związek ten określa tak zwane prawo Snella. Co ono mówi? Mówi ono, że gdy mamy tutaj granice między ośrodkami, z których w jednym prędkość rozchodzenia światła jest V1, a w drugim prędkość rozchodzenia się światła jest równa V2, to jeśli tutaj sobie wykreślimy prostą, normalną do granicy i światło pada ze strony pierwszego ośrodka pod kątem θ1, następnie załamuje się i biegnie pod kątem θ2, to związek między kątami i prędkościami jest następujący. Otóż sinus kąta załamania podzielony przez prędkość rozchodzenia się światła w tym drugim ośrodku, taka wielkość jest równa sinusowi kąta padania podzielonemu przez prędkość rozchodzenia się światła w tym pierwszym ośrodku. I to jest prawo bardzo ogólne, które nam nie wyróżnia, które nam nie mówi, co to mają być za ośrodki. To może być próżnia, w której prędkość światła jest maksymalna, jaką można osiągnąć w przyrodzie, czyli równa około 300 milionów metrów na sekundę. Tą prędkość oznaczamy symbolem C. Ale mogą to być też inne ośrodki. Może to być powietrze, w którym ta prędkość jest nieco mniejsza, chociaż niewiele. Może to być szkło, może to być woda, może to być diament, może być to cokolwiek. Po prostu musimy znać te prędkości rozchodzenia się światła w poszczególnych ośrodkach i wtedy związek między tymi dwoma kątami jest określony w ten sposób. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka ten wzór Ci się nie podoba, może Ci się wydaje trochę straszny, to się nie przejmuj. Będziemy go rozpatrywać z różnych punktów widzenia, będziemy ćwiczyć jego wykorzystanie w praktyce na wielu przykładach. A teraz wprowadzimy sobie jeszcze pojęcie, które być może jest Ci znane, a być może nie, ale na pewno jest przydatne tutaj, szczególnie w tym kontekście. Otóż powiemy sobie o współczynniku załamania. Współczynnik załamania jest zdefiniowany dla danego ośrodka. No to jest liczba bezwymiarowa, oznaczamy najczęściej literką N. Definiujemy go jako stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku. Tak? I to jest dla konkretnego ośrodka. To jest dla konkretnego ośrodka i to jest dla tego samego ośrodka. Na przykład dla próżni, gdzie prędkość rozchodzenia światła wynosi właśnie C, współczynnik załamania wynosi po prostu 1. Prawda? A dla innych N jest większy od 1, ponieważ dla innych ośrodków prędkość, ta maksymalna C, jest większa niż prędkość rozchodzenia światła w tym ośrodku. Dobrze, wykorzystajmy sobie teraz to nowe pojęcie do zapisania naszego prawa Snella w nowy sposób, w taki sposób, w jaki zresztą najczęściej się je zapisuje w różnych książkach i najczęściej możesz je spotkać właśnie w tej postaci, zaraz ją sobie zobaczymy. Otóż tak, z tego równania możemy sobie wyliczyć prędkość w danym ośrodku, prawda? Prędkość, jeśli obie strony pomnożymy razy prędkość, to prędkość razy współczynnik załamania to jest prędkość światła, a stąd jak podzielimy sobie to przez współczynnik załamania, to dostajemy, że prędkość w danym ośrodku to jest prędkość światła podzielona przez współczynnik załamania. Dobrze, wstawmy to sobie do prawa Snella. Otóż jak wstawimy prędkość tutaj do mianownika, policzoną w ten sposób, wyrażoną przez prędkość światła i współczynnik załamania, to dostaniemy tak, że sinus kąta θ2 podzielony przez prędkość światła i podzielony przez współczynnik załamania do drugiego ośrodka, to jest sinus kąta θ1, kąta padania, podzielony przez prędkość światła podzieloną przez współczynnik załamania pierwszego ośrodka. Tak, prędkość światła C możemy wyeliminować, występuje po obu stronach równania i możemy po prostu mnożąc je przez tą prędkość to wyeliminować. No a dzielenie przez 1 przez coś to jest to samo co mnożenie, więc możemy to nasze równanie przypisać następującej postaci. Współczynnik załamania drugiego ośrodka razy sinus kąta załamania to jest współczynnik załamania w pierwszym ośrodku razy sinus kąta padania. No i jeśli widzisz to po raz pierwszy, to być może odczuwasz jakąś dezorientację, ale nie przejmuj się, bo będziemy ćwiczyć wykorzystanie prawa Snella i oswajać się z tym prawem właśnie w tych dwóch równoważnych postaciach z wykorzystaniem współczynnika załamania i z wykorzystaniem prędkości.